Siema, siema, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej aktualizacji, oczywiście od Star Stable. Ogólnie kochani, przepraszam was, ale ten katar jeszcze nadal mnie trzyma, więc mam taki głos jaki mam. Ale tak, w dzisiejszej aktualizacji mamy pomóc turystom w zajeździe pod wilkiem. Aby zrobić to zadanko, wiadomo, trzeba mieć oczywiście Star Ridera i ukończyć tutaj budowę oczywiście nie tylko mostu, ale też tam później właśnie ukończyć budowę zajazdu. Ja nawet nie pamiętam, te zadania były tak dawno temu, że wam nie powiem nawet co tam było. No, ale powracając jeszcze, to pamiętajcie, że już 17 sierpnia nie będzie tej drugiej generacji koni Quarter Horse. One teraz są za chyba 425 starką, jest chyba, czy tam około coś tego. One są na targu Ferdinanda, tam między Murland a Fortem Pinta, także możecie sobie zobaczyć i kupić, bo opłaca się, są bardzo fajne i nie są jakieś brzydkie, także polecam. A w następnym tygodniu zaczynamy letnią imprezkę na plaży Fortu Pinta, także mam nadzieję, że będzie ciekawie i będzie fajnie. Także przejdźmy do dzisiejszej aktualizacji. O co chodzi? Witaj, Patricia. Zajazd pod wilkiem obecnie gości... Przepraszam. Zajazd pod wilkiem obecnie gości przybyszów z zagranicy. Chciałabym powiedzieć, że wszystko idzie dobrze, ale wygląda na to, że coś ich niepokoi. I nie chcą mi powiedzieć, o co chodzi. Możesz z nimi porozmawiać jako karczmarka. Chcę zapewnić im jak najlepszy pobyt, ale nie chcą mi powiedzieć, co jest nie tak. Może chcą być niegrzeczni. O, tutaj właśnie ta postać, która też już stała wcześniej, więc mogliśmy tutaj sobie właśnie coś tam wiedzieć, tak pomyśleć, że to będzie jakieś zadanko czy cokolwiek. Ale okej, okay, no zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje, bo ja naprawdę... I w ogóle właśnie, czekaj, ja wam coś pokażę. Czy to jest w końcu ten moment, kiedy ja tutaj będę miała coś ten, ale to jednak nie to. Chyba. Nie wiem. Bo widzicie, jak to w ogóle mało mi brakuje od tylu lat już, naprawdę. Pozwól, że opowiem ci o turystach, których gościmy. Potem możesz ich zapytać, co im dokucza. No i oczywiście właśnie to jest takie, że tutaj do żadnej reputacji nic nie ma, no ale... No już miałam taką nadzieję, serio. Podzielona i niezdecydowana rodzina, brukliwa botaniczka. Tutaj oczywiście Liam, przyjaciel, pozdrawiam ciebie. Witaj, skarbie, w czym mogę pomóc? Czym ci mogę pomóc? Przepraszam, skarbie, za głośno gadamy? Tak właściwie to jak to jesteś może stąd, przydałaby nam się pomoc. Podróżowaliśmy po Jorwiku, sprawdzając różne stajnie, żeby zdecydować, do której właśnie nasze córki wysłać nasze córki kolejnego lata. W nasz pobyt wliczyliśmy kilka dodatkowych dni na wypadek, gdyby zdarzyło się coś nieoczekiwanego, więc zostało nam parę wieczorów bez planów. Możesz polecić jakieś relaksujące aktywności? Wolelibyśmy już więcej nie jeździć. Przecież na Jorwiku najlepiej jeździć konno. No przecież. Wasza matka jest zmęczona jeżdżeniem do stajni. Proszę, uszanujcie to. Powinniśmy znaleźć sobie inne zajęcie. Ale tato, Orety, znowu się zdenerwowały. Muszę spróbować je uspokoić. Ale daj nam znać, jeśli myślisz, co moglibyśmy robić w okolicy. Jezu, mój koń. Wszystko słyszałem, Patrycja. Koniec końców nie są zbyt dyskretni. Ruszmy głową i rozwiążmy tą sytuację. Jakie aktywności na wolnym powietrzu możemy zasugerować? Czas ruszyć głową, byleby się nie przygrzała. Ach, jestem gotów teraz. Jestem gotów teraz. Pomysły mogą swobodnie płynąć do mojej głowy. Wiele hoteli i zajazdów ma stanowisko z broszurami, w których można znaleźć różne wydarzenia i aktywności. My też możemy coś takiego zrobić. Na wzgórzu jest miejsce na grilla. Zrób kilka zdjęć, a ja zacznę pisać. Muszę dodać opis drogi prowadzącej do celu i informacje o tym, gdzie sprzedajemy jedzenie i koszyki piknikowe. Dlaczego tu jeszcze jesteś? Jedź zrobić zdjęcia telefonem. Twój telefon nie ma dobrego aparatu? To co za antyczna cegła. Myślałem, że wszystkim dzieciakom zależy, żeby mieć najnowszy model i markę. By the way, iPhone 11. Mogę zrobić, nie? Dobrze, możesz pożyczyć mój aparat, ale oddaj go, gdy skończysz. Okej, tu jeszcze jest jakieś jedno zadanko. Ja sobie to od razu tutaj obczaję, żeby później tam sobie zrobić te zdjęcia i tak dalej.
botaniczka. Jedna z naszych gości jest botaniczka poszukująca najbliższe tereny w ramach swoich badań. Szuka również miejsca do zorganizowania konferencji. Eda to cieszy, bo być może przyjedzie do nas jeszcze więcej gości. Widziałam, jak ta botaniczka mruczy i mamrocze coś pod nosem, szczególnie w bufecie. Martwię się, że coś jest nie tak z jedzeniem, które podajemy. Możesz ją zapytać, co się stało, gdy ja próbuję, mówi, że wszystko jest dobrze, więc wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć przez grzeczność. Ach, troszkę się zagalopowałam, ale powiem wam szczerze, że ten zajazd też powinien mieć jakąś taką, wiecie, taką, nie wiem, no, aktualizację, no bo jednak, że on jest taki też stary, tutaj w sumie nic się nie zmieniło. Także, dobra, tutaj robimy teraz test diodka, nie mam tego aparatu jednak. Właśnie, bo w jednym też z tych blogów, które SSO dał chyba z miesiąc temu, nie ten, co był ostatnio, ten wpis, no to właśnie też pisali, że oni nie dają do Izenta na przykład tych aparatów, takich tych rzeczy, bo po prostu na przykład to jest po prostu jakby taki zbędny szczegół. A na przykład na telefonach jest właśnie trudniej też tam, no, te rzeczy wszystkie, więc po prostu Izentarzu tego nie ma. Ale mamy po prostu kliknąć i tyle. Dobra, także teraz lecimy odebrać. To tak, dobrze wyszły, ale jedno miejsce to za mało. Ludzie lubią mieć wybór. Podobno tubylcy często znają wszystkie miejsca, najlepsze miejsca. Zapytasz panią Pik, czy wie, gdzie są jakieś dobre tereny piknikowe w Zielonej Dolinie? Poza tym droga byłaby... Nie, przepraszam. Poza tym droga była nieprzejezdna przez jakiś czas, więc wypatruj wszystkiego, co mogłoby utrudnić turystom przemieszczanie się pod Zielonej Dolinie. Zwróć też uwagę na to, co mogłoby pomóc. O cześć! Wyglądam z Martyną i zastanawiasz się, czy to ma związek z zajazdem? Cóż, po części. Posłuchasz, co mam do powiedzenia? Matka natura jest wspaniała. Pobliski las Zielonej Doliny jest nad odwodem. Ale zasoby natury się wyczerpią, jeśli będziemy je wykorzystywać bez opamiętania. W ogóle ta postać tak pięknie wygląda, jak nasza postać też tak wygląda, naprawdę będzie super. Na przykład właśnie, żeby nasze postacie też ruszały oczami w ogóle. Ale bardzo ładnie to wygląda postać. Ja mam nadzieję, że naprawdę tak nasze postacie będą wyglądać, naprawdę. Bardzo ładnie ta postać. Przybyłam tu badać lokalną florę. Niektóre dzikie rośliny spotyka się coraz rzadziej. Ged pogorszył sytuację, ale nie tylko oni są winni. Czy porównywanie innych do Ged możemy jakoś pomóc? Tak się składa, że rozważam kilka pomysłów. W menu zajazdu pod wilkiem znajduje się pewna roślina, jorwiski dziki tymianek. Dzicz roślina ta powoli już zanika, ale trzeba ją uprawiać, jeśli się wie jak. Nasiona tej rośliny powinny zacząć już dojrzewać, więc mam zamiar zebrać trochę i oddać do zajazdu. Jednocześnie przekazując moje opinie na temat tego, jak mogą dbać o równowagę ekologiczną. Chcesz pomóc? To bardzo miłe z twojej strony, dzięki. Skoro masz konia i poruszasz się znacznie szybciej ode mnie, może zbierzesz dla mnie trochę nasion. Weź tę listę, żeby wiedzieć, czego szukać. Słyszałam, że odpowiednie rośliny rosną w pobliskim lesie. Tunel teraz będzie. O, proszę bardzo. Okej. Okay. Tutaj właśnie było to zadanko, jak tam na początkującej gracji też mniej więcej. Właśnie z tymi krzakami trzeba było je tutaj zlikwidować, prawda? O, mamy pierwszy okaz kwiatka. Oj, jak mnie tutaj wyrzuciło, dobra. Czyli musimy uzbierać ich 5 jeszcze, dobra. Powiem wam, że ten las naprawdę jest bardzo piękny. Tu jest, patrzcie, już tak z shaderkami, to w ogóle, nie? No ogólnie bardzo ładne miejsce. Myślę, że tutaj... Po prostu myślę, czy by tutaj czasami zrobić miniaturki. Zielona Dolina ma wiele wyjątkowych cech. Mnóstwo wiewiórek, grzybów i kwiatów. Sam raz dla turystów. Okej. Okay, tam jest jeszcze pani Pik, do której też musimy iść, ale tu jeszcze pozbieramy te kwiatki. Witaj, co mogę dla ciebie zrobić? Ed poprosił cię o rozmowę ze mną na temat tego obszaru. Cóż, mamy miejsce na grilla i ładny teren obok naszego domu, na którym można zorganizować piknik. Na pewno nie mielibyśmy nic przeciwko większemu ruchowi i towarzystwu, szczególnie jeśli goście byliby zainteresowani łowieniem ryb. W lesie jest też miejsce z przepięknym widokiem, jeśli potrzebują trochę prywatności.
Pozwól, że pokażę ci to miejsce na mapie. Tobie i gościom będzie łatwiej tam dotrzeć. Niestety na mapie nie widać mniejszych dróżek, ale może je narysujesz albo zrobisz zdjęcia, żeby pomóc turystom znaleźć drogę. Uważaj na siebie. W ogóle to miejsce też jest bardzo przepiękne. Ogólnie tak, nie? Naprawdę, bardzo piękny las. A tutaj mamy właśnie ten domek na drzewie. Znaczy do tego właśnie trzeba mieć taki ten niebieski kluczyk. Jego chyba przy sobie nie mam, no, jego przy sobie nie mam, ale ogólnie to tam jest ten domek, nie? Tutaj to miejsce też jest bardzo ładne. I ogólnie te tereny tutaj też polecam wam bardzo ogólnie, nawet tak o. Bo są bardzo ładne. Tutaj macie takie też ładne widoczki. Takie o, zobaczcie sobie, jak ładnie tutaj. Ogólnie, nie? Tam jest o, też taka tajna skrytka. Tajna lokalizacja, na którą też macie taką o, takie dynie tam macie, nie? Także ogólnie ładnie tutaj właśnie wszystko fajnie widać. Widoczki są naprawdę przepiękne. Nie powiedzę, że nie. Tutaj sobie o, skoczymy. Tutaj też jest taki bardzo ładny widok. Widać całe o. Widać wszystko pięknie. Może bardzo ładne tutaj zdjęcia porobić, także no, dobra. Lecimy tam, o, zobaczcie to danko jeszcze. Mamy się tutaj rozgadane na temat po prostu krajobrazu wysyso. Ja w ogóle myślałam, że teraz trzeba odebrać tam zadanka gdzieś tam, ale to nie pani pika, ale jednak okazało się, jaki lag był. Okazało się, że jednak tutaj, także dobra. Muszę się upewnić, że masz nasiona właściwej rośliny. Tak, zgadza się. Jurwiński dziki tymianek, dziękuję za pomoc. Powinnam być już gotowa, żeby porozmawiać z właścicielem zajazdu. Powinnam. To w tym przypadku kluczowe słowo. Gość wydaje mi się trochę ekscentryczny i emocjonalny. Nie wiem, jak najlepiej do niego podejść. Znasz go? W takim razie, czy mogłabym poprosić cię o kolejną przysługę? Porozmawiasz z nim i sprawdzisz, czy byłby otwarty na pomysł, na pomysł zmiany swojego zajazdu na bardziej ekologiczny. Siemka, tutaj pozdrawiam ciebie, Aspen też. Udało ci się zrobić jakieś ładne zdjęcia tych terenów? Ładne, bardzo ładne. Te piękne zdjęcia na pewno zachęcą zmęczonych wędrowców marzących o spokojnym pikniku lub grillu. Przepraszam, że te tereny są publicznie dostępne, ale oczywiście, a każdy z nich kusi czym innym. Który byście polecili? Jak szum wody po wejściu do lasu wydaje się, jakbyśmy byli w innym świecie. Widok ze wzgórza. Chyba szum wody był najlepszy. To rzeczywiście brzmi cudownie. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Dobra. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Dzięki mojemu zmysłowi biznesowemu oraz twojej chęci mocy dopięliśmy swego i zapewniliśmy gościom rozrywkę. O Jezu, już to zadanka jakieś. O Jezu, nie przeczytałam do tego, zmarł. Zawarłem umowę z ludźmi na farmie. Zawarłem umowę z ludźmi na farmie Złota Ostroga i poprosiłem ich o przygotowanie mojego wyścigu dla początkujących. Mariana, pozdrawiam cię serdecznie tutaj. Dla początkujących jeźdźców. Niestety część sprzętu została dostarczona tutaj zamiast do organizatora. Tu jakieś takie coś. I czekajcie, teraz gdzie? Gdzieś tam do lasu ja muszę jechać. O matko, tak daleko? Znaczy, do lasu. No gdzieś tam chyba. To jest w ogóle pod... Nie, tutaj coś. A, ten koszyk piknikowy, dobra. Tutaj ten koszyk piknikowy, o, proszę bardzo. W sumie nie wiem, do czego to miało w sumie służyć, bo nie wiem, w sumie właśnie nie wiem. Dziwne. A nie, czekaj, tutaj jest odebranie. Myślałam, że już tam, już chciałam się wracać taki kawał drogi, a tutaj jednak tutaj jest ten wyścig. Dobra, ja jestem po prostu... pamięć złotej rybki. Dzięki za dostawę, mogę ci jeszcze w czymś pomóc? Jesteś zajazdu pod wilkiem i chcesz przetestować trasę wyścigu? Świetnie, trudno tak z niczego zrobić coś twórczego, więc pora dla kogoś doświadczonego na pewno się przyda. Trochę mało dla konia, mogę zrobić więcej. Ale okej, okay, przetestujemy ten tor wyścigowy. Nowy wyścig.
Okejka, to koniec wyścigu. Tutaj też dużo ludzi się zrobiło. Dobra robota. Nie żeby były jakieś wątpliwości, że ci się uda. Wyśmienicie, jesteś w jednym kawałku. Porozmawiamy teraz o tym, jak zachęcić więcej gości do zawitania w zajeździe. Nie mogę nic obiecać, ale porozmawiać możemy. Przyślij ją tu. A w ogóle jak ktoś tam pisał siema, teraz zauważyłam, także... Nawet nie wiem, o co tu chodziło. Michel, pozdrawiam cię tutaj również serdecznie. Nie wiem, gdzie ty jest. Cześć Patricia, wyglądam na załamaną. Ed powiedział mi, że całą żywność dostaje od dostawców. To logiczne, w końcu kucharze sami nie chodzą po dziczy w poszukiwaniu składników. Tak mi głupio, przepraszam, zmarnowałam twój czas na zbieranie nasion. Jak już mi się wydaje, że rozwiązałam jakiś problem, to się ta poza tym nie widzę. Nic straconego, teraz już wiem, co grozi tej roślinie i ograniczę kupno. To, że raz się nie udało, to nie znaczy, że cały plan był błędny. Czemu by przekazać to na... O, dobry pomysł, Patrycja. Dostarczy to nasiona, tak po prawdzie to trochę mi głupie. Powinnam zastanowić się, zanim pognam na zła manie garku, żeby rozwiązać kolejny problem. Pewnie wiesz, ona jest rybaczką, nie farmerką. To chyba przesada zakładać, że będzie uprawiać te rośliny w ramach swojej działalności. Ach, ale przesadą jest też zakładać, że tego nie zrobi. Witaj ponownie. Masz czas, żeby przetestować nową wersję toru wyścigowego? Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Dostawa? O rety, nie miałam pojęcia, że rybiński dzikiełęgek to zagrożony gatunek. Było go wszędzie pełno, nawet jak byłam dzieckiem. Często używamy go do przyprawiania zup i grillowanych ryb. Byłoby szkoda nie móc jeść tych potraw w przyszłości, więc oczywiście, że zwrócimy na to uwagę. Dziękuję za te informacje, ale co to za nasiona? Tak miło widzieć troskę o środowisko ze strony zajazdu pod wilkiem. Jesteśmy dumni z tego, co robimy i musimy dbać o środowisku, które tyle nam daje. Ale te nasiona mi się nie przydadzą. Nie mam ani doniczek, ani umiejętności ani o rośliny. To cud, że nasze róże są zarówno wytrzymałe, jak i zdrowe. Co do rozrzucenia nasion, może pójdziesz po lesie z otwartą torbą i pozwolisz, żeby wypadały podczas skoku w drodze powrotnej do zajazdu. Wyścig tak miał, tak myślałam. Okej. Na polesie. Och, przykro mi, że pomysł z nasionami nie wypalił, ale przynajmniej pani Pik teraz wie, że w dziczy tej roślinie grozi wyginięcie. Cóż, dziękuję za informację. Jak powiedzieć prawdę w sumie. Teraz nie będę się czuła winna z powodu menu w kawiarni. W końcu mogę się odprężyć. Pamiętaj, małymi zwycięzcami też trzeba się cieszyć. Dobry z nas zespół, co nie? Dzięki za wysłuchanie. Chyba jedyne, co mi zostało, to Dzięki za wysłuchanie. Chyba jedyne, co mi zostało, to to, po co tu przybyłam. Relaks i wypoczynek. Wygląda na to, że ponury nastrój botaniczki już minął. Dziękuję. Och, zanim zapomnę, Ed kazał przekazać, że tor wyścigowy przychodny przez zajazd będzie dla ciebie zawsze dostępny, gdy tylko zostanie ukończony. Parafrazuję, ale jego słowa brzmiały jak podziękowanie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i pomóc wszystkim z ich problemami. O, jak jakiś czapek mam na zielone, zobaczcie. Mam nadzieję, że w przyszłości zawitasz jeszcze do zajazdu pod wilkiem, by odpocząć lub w ramach kolejnej przygody. Okejka, właśnie chciałam się właśnie teraz dowiedzieć, czy dostaniemy jakiś prezencik na koniec. Okazało się, że dostaliśmy bardzo fajny i bardzo ładny czaprak, taki zielony. W sumie trzeba będzie coś tutaj, jakiś sobie ficik zrobić. Mam nadzieję, że mi się jeszcze uda. Także też zapraszam was na mojego Discorda, bo tam też wstawię na pewno mój outficik, także... No.
Ale z tej aktualizacji byłoby na tyle. Byłoby na tyle. Mam nadzieję oczywiście, że Wam się tutaj jakoś nie nudziło, że nawet Wam się tutaj podobało, także... Po prostu mam nadzieję, że było jak najbardziej okej. Oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no i oczywiście dzwoneczek, żeby znać bieżąco z tymi wszystkimi materiałami. Także ja w tym odcinku się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego.